Relacje Marcina Hakiela z byłą żoną, Kasią Cichopek, nie należą do najlepszych, co wpływa nie tylko na ich życie prywatne, ale i zawodowe. Sam Hakiel wyznał w rozmowie z Pudelkiem, że praktycznie nie ma żadnych kontaktów z Cichopek, nawet na temat wspólnych dzieci. Nie mamy żadnych relacji. Nawet ostatnio o dzieciach nie rozmawiamy. Właściwie w ogóle nie rozmawiamy, tylko piszemy czasem na WhatsApp, ale to jest dosłownie raz na miesiąc coś. Sytuacja ta ma również negatywne konsekwencje dla jego kariery zawodowej. Jak donosi tygodnik Rewia, Hakiel miał szansę na rozwój kariery w TVP, gdzie otrzymał propozycję pracy przy jednym z programów. Jednak ostatecznie nie doszło do współpracy. Marcinowi już proponowano, m.in. rolę choreografa w programie rozrywkowym. Jednak zdecydowanie odmówił. Nie chciałby się znaleźć na przykład w sytuacji, gdy musiałby przyjść do pytania na śniadanie w ramach promocji swojego programu i odpowiadać na pytania byłej żony i jej partnera, informuje Rewia. Hakiel próbuje swoich sił konkurencji, lecz na razie bez większych sukcesów. Jest aktywny w życiu towarzyskim z nową partnerką, ale stara się unikać miejsc, gdzie mógłby spotkać Cichopek i jej obecnego partnera, Macieja Kurzajewskiego. Cichopek podjęła jednak radykalną decyzję i także nie zamierza zabiegać o poprawę relacji z ojcem swoich pociech. Nasze rozstanie nie było łatwe, miłe i przyjemne, więc po co mamy się widywać, po co mamy rozmawiać? My właściwie nie mamy kontaktów, nasi mecenasowie, pełnomocnicy, wymieniają się czasami jakimiś mailami, czy pismami, wyznał gorzko w świecie gwiazd. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.